Był sobie niedźwiedź. Daleko hen, co nie mógł zapaść w zimowy sen. Inne niedźwiedzie dawno już spały. Niektóre nawet głośno chrapały. Chrapały chyba od miesiąca. A on się wiercił w łóżku bez końca. Ponieważ nie miał przy sobie niańki, sam sobie nucił kołysanki. Luli, 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 luj. Śpi, już śpi, niedźwiadku mój. Luli, luli, oczka zmruż. Trzeba spać, bo zima już. Luli, 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 li. Wszystko wkoło dawno śpi. Chyba mocniej, co, Alanku? Mocniej? Dzisiaj jest finał akcji konkursu Kreatywnie Wolontariat i mamy przyjemność przedstawić dla zaproszonych gości przedstawienie jesiennej igraszki. Podchwyciliśmy pomysł z internetu i zaangażowaliśmy się w to. Wolontariat polegał na tym, że była zbiórka maskotek i książek. Było bardzo dużo chętnych osób, rodziców i innych spoza przedszkola, które nam przynosili te rzeczy. No i dzięki temu zbierały się dwa spore kosze tego wszystkiego. Angażujemy się nie tylko w pracę na rzecz przedszkola, na rzecz rodziny, ale także w pracę na rzecz miasta i współpracujemy z placówkami innymi. Ale współpraca w formie wolontariatu nie tylko odbywa się tu w przedszkolu, nie tylko przy tej okazji, ale właściwie na co dzień. Bardzo chętnie nam pomagają w pracy z dziećmi. Podtrzymują tą ideę wolontariatu, czyli robią to bezpłatnie, chętnie i rzeczywiście każda ręka do pracy z dziećmi jest tutaj mile widziana. Oni nabywają doświadczenia, no, a jednocześnie są dla nas dużą pomocą. Dzieci zresztą bardzo lubią pracę z osobami z zewnątrz. Ogromna liczba ludzi, młodych ludzi zwłaszcza, którzy się w rozmaitych akcjach udzielają, dowodzi, że to nieprawda, że młode pokolenie kompletnie niczym się nie interesuje poza grami komputerowymi i tym, co można znaleźć w internecie, niekoniecznie mądrego albo rozwijającego. Myślę, że to jest coś, co z kapitalną szkołą życia pokazuje, że można naprawdę w życiu spotkać się z różnymi ludźmi w różnych sytuacjach, ale zawsze warto im pomagać, zawsze warto działać na rzecz kogoś. Więc myślę sobie, że warto wspierać taką inicjatywę, jeśli tylko można, a jakoś moja obecność być może się do tego przyczyni, to ja się bardzo cieszę. Pod skórkę szybko, raz, dwa, trzy, wstrzyknięto mu przepiękne sny. Sny tak miłe i radosne, że można spać, spać i spać, i spać, i spać, i spać. Nawet przez całą wiosnę. Tak.